Siemanko, witajcie. Dzisiaj szczupaki. Pamiętacie, nie wędkuję w Polsce, spokojnie na luzie mogę łowić. Ale zobaczcie tutaj. Widzicie, jak jest zalane? Główny nurt jest tam. Tutaj jest łąka, z której praktycznie zazwyczaj sobie chodzę, a teraz jest wciąż zalane. Woda jest naprawdę wysoka. No ale mam nadzieję, że jakiś wpadnie. Także mam jakieś 2,5 godzinki do zmroku. Zobaczymy. No, ciężko mi powiedzieć, no nie byłem tu dawno. A woda jest naprawdę po tych deszczach. Już półtora tygodnia nie pada i wciąż jest taka wysoka. To sobie wyobraźcie. No trudne warunki, ale nic na to nie poradzimy. Także na pierwszy rzut idzie Shattis. Kijek, jakiego używam, jest to Westin Power Tees. Do tego mam Shimano Stradica. Także no zobaczymy. Dobra, ja biorę się do łowienia. No, założyłem teraz taką muchę. Dostałem ją kilka dni temu od kolegi, którego spotkałem nad wodą, Mirka. No zobaczcie, to jest pastwisko. Jak to wygląda? Dobrze, że mam wodery. No bo bym nigdzie nie doszedł. Naprawdę. Naprawdę ciężkie warunki. Spróbuję wejść na ten schodek. No i tutaj porzucić takie fajne zakole. No zobaczymy, co z tego będzie. Ciężki temat. Najgorsze jest to, że zamuliłem wodę. Muszę się śpieszyć, zanim ten muł dojdzie do tego zakola. Nie wiem, czy to coś... Gdzieś mi wlazł krzaki. Całkiem przyzwoity jest. Jest. Teraz muszę poczekać na podbierak. O, silna bestia. Silna bestia. Jest w podbieraku. O, już ładne. Wydaje mi się, koło 8 dyszek ma. Zaraz go tu. Damy na miareczkę. Ładna ryba, tłuściutka, pięknie. No zobaczmy, ile ma. Metra chyba nie ma, ale 90, no 7, dobrze widzę, 90, no 97, przekracza 97. Pana rybka. Zrobię foteczkę, jeszcze wam ją pokażę i wypuszczamy. Dam jeszcze chwilkę do podbieraka. Niech sobie tu siedzi. Całkiem fajna rybka wpadła na muchę. Tam było 97 z groszem. Już wam rybkę pokażę, ona sobie leży w podbieraku i od razu ją wypuszczamy. Także, to jest dobrze. Piękny. Zobaczcie. Gruby, zdrowy. Widać, że miał ranę. Nie wiem, czy z tej strony widać. Zobaczcie. Na ogonie. Chyba coś go tutaj dziabnęło. No to idziemy go wypuścić. Tu akurat płynie
strumyczek w te zakole. Piękny jest. No kolego, już, już. Jesteś. Odpoczywaj. Tu go wystraszę, że poszedł w drugą stronę, bo tak, popłynie tam. No zobaczcie, następne fajne, spokojne zakole, mimo że główny nurt bardzo szybko płynie, to tutaj wygląda bardzo spokojnie. No nie będę się zbliżał. Ta sama przynęta. I spróbuję tam rzucić. Widzę, idzie, idzie. Zobaczcie, widzicie go. Widzieliście to? Dobra. Będę bardziej zdecydowany. No chodź przyjaciel. Jest. Też tłusty. No spokojnie. Też fajna ryba. Już się uwalniamy. Też na pewno około 80. Ja nie wiem, nie będę go męczył długo. Jest na pewno mniejszy niż poprzedni, ale wiecie co? Jak wyciągałem mu przynętę, ten grubas ma w środku drugiego szczupaka. Widać mu ogon. Normalnie widać mu ogon. Spróbuję mu otworzyć pysk, żebyście sami się przekonali. Naprawdę, widać mu drugiego szczupaka. Ogon. Widzicie to? I ten szczupak chyba jeszcze żyje. No zobaczcie. Zciągnę kamerę. Widzicie ten ogon? I jeszcze mu było mało. Ryba niesprawiona, jeszcze niestrawiona. Jeszcze mu było mało. Rybka pod 80. No zobaczcie na tego żarłoka. Dlatego taki gruby jest. Bestia normalnie. Bestia. Zobaczcie. Zobaczcie, w jakich ja warunkach muszę wędkować. Tu jest główna rzeka. Tu jest koryto. I patrzcie teraz. A to jest łąka, gdzie się krówki pasą. A ja idę. Piękny zachód. Nie wiem, czy jeszcze coś uda się złowić. No mam nadzieję, że tak. Ciężko to widzę. Naprawdę ciężko. No zobaczcie, ja jestem jak na wyspie. Słoneczko zachodzi, a ja stoję na takim podwyższeniu i nawet jakbym rybkę złowił, to nawet nie mam jak na maty ją dać. No powiem wam,
warunki dużo gorsze niż się spodziewałem. Wiedziałem, że będzie źle, ale jest po prostu masakra. No ale rybki dopisały, fajne rybki wpadły, niewiele, ale jest tam coś. No i powiem wam, jak sobie pomyślę teraz, że mnie czeka jakieś 2 km drogi powrotnej w górę rzeki, pod prąd, w woderach, w takich warunkach, to mi się nie chce, naprawdę mi się nie chce. Także ja już się zbieram, dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie, trzymajcie się, widzimy się następnym razem, piona.